bardzo byłam szczęśliwa, że zwyciężyłam. Bardzo byłam nieszczęśliwa, że nie mogli znaleźć przez 20 minut nut do tego Mazurka Dąbrowskiego, bo nie byli widocznie przygotowani na to, że Polska może mieć rekord światowy. Kusik, mimo że z silnego finiszu nigdy nie słynął, nagle czuje w sobie przypływ nieoczekiwanej, wyśnionej po prostu energii. Wychodzi na czoło i mimo strasznego bólu odparzonych nóg pędzi do przodu samotnie, zostawiając Fina coraz to dalej za sobą. Już ludzie krzyczą, już widać taśmy i oto nogi odmawiają posłuszeństwa. Każdy krok to męka, a Izoholo się zbliża, odrabia metr po metrze, ale mu wreszcie zabrakło tych metrów 8. Polak, kulejąc i zataczając się z bólu, przerywa taśmę, zwyciężając w czasie nowego olimpijskiego rekordu. Japończycy nauczyli się dobrze polskiego hymnu narodowego. Grany był kolejno 3 razy. Po zwycięstwie Grudnia nad Baranikowem, Kasprzyka nad Tamolisem i Kuleja nad Prołowem. To teraz znów ta sama sytuacja. Kostka 1-0. Kazimierz Dejna. No, pole karne coraz bliżej. Trudno mu teraz. Tak jest! Gol! 1-1, proszę Państwa. Maszczyk. Lubański w środku. Wspaniała sytuacja. Pusta bramka. Gol! Dejna! Medal złoty. Polska! Szewińska ostro idzie, ostro, ale chyba ma jeszcze pewien zapach. Na torze drugi Brenner, na torze czwartym Szewińska, na torze 8 Strajk. Ostatnia prosta, już tylko dystans przed taśmą, przed metą, przed nowym medalem. 60 metrów, 50 metrów, do końca przewaga, tak, ona na pewno, podciek jest skończony, łażące zwycięstwo. 49 sekund i 30 setnych. Rekord świata. Oto on. 13-7 dla zespołu polskiego. 500. Medal złoty bardzo blisko. Dobry blok. Nieporozumienie. Nie musisz z daleka 3 metrów ternyszą. Coś nieprawdopodobnego. Zobaczą Państwo, co się będzie działo za chwilę, jeśli piłka będzie dla Polaków. To niewiarygodne. Bez uwaga Czernyszów. I aut! Aut! Nie było bloku. Taki taniec, taki obrazek. To widzieliśmy w Meksyku. Nawet nie mają teraz sił się cieszyć. Samotny. Walczący już tylko z rekordem świata. Druga próba. Rekord świata! Rekord świata Władysława Kozakiewicza! A więc złoty medal, rekord świata! Tego też nie było w historii światowej siatki. Coś niebywałego. Pokręcił głową, uniósł prawą rękę w górę i powiewają biało-czerwone flagi. Władysław Kozakiewicz, co za wspaniała forma! Czy będziemy mieli złoty medal? Odpowiedź na to pytanie dosłownie za sekundy. Za ułamki sekund. Jeszcze 9, 8, 7 metrów. Czy wytrzyma Otylia? Czy wytrzyma Otylia Jędrzejczak? To tempo. Otylia Jędrzejczak, mistrzynią olimpijską. 2 minuty, 6 sekund, 5 setnych. Mamy złoty medal. 3. medal Otyli na tych igrzyskach. 1. złoty medal w historii polskiego pływania. W tej niepozornej posturze jest niesamowicie wielki charakter kreatora, który potrafi wokół siebie stworzyć dobre środowisko, dobry nastrój, który potrafi natchnąć ludzi do wielkiej, ciężkiej pracy, ale sam staje się jej liderem, który potrafi podzielić się odpowiedzialnością, ale i sukcesem. A zatem mamy do czynienia z szalenie nowoczesnym człowiekiem, z wielką, wspaniałą polską firmą jednoosobową, Robertem Korzeniowskim, który teraz już nawet nie musi oddychać, by te ostatnie 6 metry triumfalnie. Tu wstają dziennikarze, to jest rzadkość, proszę Państwa, biją mu brawo, my także bijemy brawo, bo to jest coś niezwykłego. Robert Korzeniowski, 4. tytuł mistrza olimpijskiego, 3 igrzyska z rzędu, tego w polskim sporcie nie dokonał nikt. Anita Włodarczyk w kole. No i zobaczmy. Te obroty kręci pięknie, tak jakby tańczyła i mięciuteńko daleko ten młot będzie powyżej 80 metrów świata! A więc jest to, co miało być. Ten cały scenariusz zaplanowany nie był przypadkowy. Tak miało dzisiaj być po prostu. Proszę Państwa, rekord świata i złoty medal olimpijski. 82,29! Trzeci rekord świata na tych igrzyskach olimpijskich. Ależ tu się dzieje. Polski akcent. Skoncentrowana na najważniejszym, na tym starcie olimpijskim. Irena Szewińska, Anita Włodarczyk, to jest fenomenalna sztafeta pokoleń. Irena Szewińska 2 złote medale indywidualne, 1 w sztafecie. Anita 8. polską złotą medalistką wśród kobiet, a 24. w ogóle lekkoatletyczną złotą medalistką.